Szczęście Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Na początek Watykan i pytanie Ojca Świętego Franciszka, które stawia dziś każdemu z nas. Dlaczego ty, który czujesz się samotny, który straciłeś nadzieję, czy dążysz do sprawiedliwości i pokoju, szukasz żyjącego wśród umarłych? Tym pytaniem papież nawiązał do słów anioła, słów, które są nam potrzebne, by uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, otwierając się tym samym na radość i nadzieję. Podczas dzisiejszej katechezy Ojciec Święty Franciszek mówił o wierze w zmartwychwstanie Pańskie. O wierze, która nie umiera, lecz żyje i działa w Kościele i w świecie. Świętujmy zmartwychwstanie Jezusa. Jest to radość prawdziwa, głęboka, oparta na pewności, że Chrystus zmartwychwstały już więcej nie umiera, lecz żyje i działa w Kościele i w świecie. Ta pewność mieszka w sercach wierzących od owego poranka wielkanocnego, gdy kobiety przyszły do grobu Jezusa, a aniołowie powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Ileż to razy, jak zauważył papież, poszukujemy życia wśród tego, co obumarłe. Nieraz dajemy się uwieść władzą doczesną i rzeczami tego świata, zapominając o Bogu i o bliźnim. Nieraz pokładamy nasze zaufanie w ziemskich marnościach, w pieniądzu, w sukcesie. Jakim kursem zmierzam, aby spotkać Chrystusa żyjącego? Pytał jego świątobliwość. Czy takim jak apostoł Tomasz, Maria Magdalena, czy dwóch uczniów z Emaus? Tomaso pone una condizione alla fede. Tomasz stawia wierze warunek, domaga się, by mógł dotknąć dowodów, rany Jezusa. Maria Magdalena płacze, widzi go, ale nie rozpoznaje. Zdaje sobie sprawę, że jest to Jezus dopiero wówczas, gdy wzywa ją po imieniu. Uczniowie z Emaus, przygnębieni z poczuciem porażki, docierają na spotkanie z Jezusem, pozwalając, aby towarzyszył im ten tajemniczy wędrowiec. By móc odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba nieustannie przypominać sobie napomnienie anioła. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? To te słowa pomagają nam wyjść z naszych przestrzeni smutku i otworzyć perspektywy na radość i nadzieję. Tę nadzieję, która usuwa kamienie z grobów i zachęca do głoszenia dobrej nowiny, zdolnej do rodzenia nowego życia dla innych. Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił przybyłych pielgrzymów, w tym Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, jakie dokumenty powinny zabrać osoby wybierające się do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne. Konieczny będzie ważny dokument tożsamości oraz akceptowane w krajach Unii Europejskiej ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku grup zorganizowanych należy mieć przy sobie numery telefonów do przewodnika, pilota, kierownika grupy lub kierowcy autokaru. MSZ zaleca pielgrzymom udającym się na uroczystość kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, by na bieżąco śledzili stronę internetową Ambasady Rzeczypospolitej w Rzymie. Na tej stronie zamieszczane są niezbędne informacje dla polskich pielgrzymów. Informacje dotyczące organizacji niedzielnej uroczystości udzielane są przez Wydział Konsularny Polskiej Ambasady w Rzymie pod numerami telefonów 0039 06 362 043 38 i 0039 34 57 59 38 64. Pytania można kierować również w formie pisemnej na numer faksu 0039 06 806 932 17 lub na adres poczty elektronicznej rzym.amb.wk@msz.gov.pl. Od 26 kwietnia od godziny 17 do 27 kwietnia do godziny 22 przy Vicolo Doria będzie czynny punkt spotkań dla osób, które utraciły kontakt z grupą lub towarzyszącymi im osobami. Kampania wyborcza za unijne pieniądze. Prawo i Sprawiedliwość domaga się od Państwowej Komisji Wyborczej sprawdzenia rządowego spotu promującego 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Produkcja i emisja kosztowała ponad 7 milionów złotych. Pieniądze pochodziły w większości z unijnego budżetu, ale według opozycji spot wyemitowany podczas kampanii powinien zostać sfinansowany ze środków wyborczych Platformy Obywatelskiej. Sprawę ma zbadać również Najwyższa Izba Kontroli. Hey Jude, don't make it bad. Hey Jude, The Beatles, a w tle zestawienie czasów PRL-u z serią ujęć Polski w budowie. Yeah.
Tak wygląda rządowy spot promujący dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej. Koniec, ja za każdym razem mam dreszcze, jak ten spot widzę. Przyznała wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Wielu Polaków też przeszły dreszcze, kiedy dowiedzieli się, że 7 milionów złotych kosztuje ta propaganda. Odpowiada Marcin Mastalerek z Prawa i Sprawiedliwości. Koszt produkcji spotu, jak podało Centrum Informacyjne Rządu, wyniósł ponad 920 tysięcy złotych. Emisja w telewizji to wydatek rzędu ponad 6 milionów złotych. Tak duża kwota dziwi Radosława Brzuskę, specjalistę do spraw mediów. Materiał prezentuje zdjęcia archiwalne, których cenę można oszacować. Prezentuje pewną koncepcję reżyserską, jakiś czas zdjęciowy był potrzebny, aby ten materiał zrealizować. Żadna z tych wartości nie wskazuje na to, iż zapłata za przygotowany materiał powinna brzmieć na taką kwotę. 85% budżetu wyłożyła Unia, ale na ten budżet składają się także Polacy. Te pieniądze można było lepiej wydać, uważa Wojciech Olejniczak, europoseł SLD. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że pieniędzy europejskich nie powinniśmy marnować, a to jest w dużym stopniu marnotrawstwo. Rząd ma obowiązek promować Unię. Taki jest wymóg, tłumaczy się premier Donald Tusk. Przepisy europejskie mówią jednoznacznie o tym, że jesteśmy zobowiązani do tego, aby przynajmniej raz w roku taką kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą wydatkowania funduszów europejskich i jakby skutecznego i pozytywnego dla danego państwa członkowskiego wykorzystywania, żeby przeprowadzić taką kampanię. I ona co roku jest przeprowadzana. Ale w te zapewnienia nie wierzy opozycja. Andrzej Duda, szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, chce, by sprawą rządowego spotu zajęła się Państwowa Komisja Wyborcza. Dziś złożono stosowny wniosek. Wszystkie materiały, które są emitowane w mediach, materiały polityczne w trakcie kampanii wyborczej, są w gruncie rzeczy materiałami promocyjnymi, są w gruncie rzeczy materiałami wyborczymi. Dodatkowo spot nie jest finansowany ze środków Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej, ale ze środków rządowych i unijnych. Jest to sytuacja, która absolutnie przekracza wszystkie standardy, przede wszystkim standardy demokratyczne, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej. Opozycja chce wycofania spotu z mediów do czasu, aż zostanie on uczciwie i rzetelnie podpisany jako materiał Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. Sprawę zamierza zbadać również Najwyższa Izba Kontroli, poinformował prezes Krzysztof Kwiatkowski. Także Najwyższa Izba Kontroli w stosownym momencie zbada prawidłowość wydatkowania tych środków i oczywiście to, czy te pieniądze przełożyły się na odpowiednią jakość tego materiału, który możemy obejrzeć. Prezes NIK ma również szereg wątpliwości co do budowy Stadionu Narodowego, którym w spocie chwali się rząd. Według Izby wydano na niego prawie o 0,5 miliarda złotych za dużo. Nie brakuje także transakcji podejrzanych, choćby wyposażenie lokali w sprzęt gastronomiczny na sumę 36 milionów złotych, czego życzył sobie jeden z najemców, mimo że resort sportu nie miał do tego prawa. Trudno w tej sytuacji zrozumieć fakt, że nikt nie zdecydowała się na skierowanie wniosków do prokuratury. Masówki w kopalniach kampanii węglowej. Górnicy zapowiadają protest po tym, jak zarząd spółki zdecydował o ograniczeniu wydobycia węgla i przestojach. A to oznacza mniejsze nawet o 40% wynagrodzenia. Kompania węglowa jest w trudnej sytuacji finansowej. W zeszłym roku straty przekroczyły 1 miliard złotych. Kompania węglowa zrzesza 15 kopalń. Mimo że wydobywają polskie złoto, węgiel kamienny, sytuacja finansowa spółki jest bardzo trudna. Zdaniem zarządu wynika to z mniejszego zapotrzebowania na węgiel i pojawienie się na rynku zagranicznego tańszego surowca, co powoduje spadek cen oraz straty. W tej chwili w kompanii węglowej zalega ponad 5 milionów ton surowca. Dlatego zarząd zdecydował o wstrzymaniu w niektórych kopalniach wydobycia od 28 kwietnia do 5 maja. To niepokoi górników, mówi Jarosław Grzesik, szef Solidarności w kopalni Bobrek Centrum. Ludzie boją się tego, co będzie dalej. Ludzie boją się o swoje miejsca pracy. Ludzie boją się o swoje wynagrodzenia. We wszystkich kopalniach spółki odbyły się dziś masówki. Górnicy liczyli, że dyrektorzy poinformują załogę, jak będzie wyglądał ten przestój, ale nikt z władz nie pojawił się. Bo tak naprawdę nikt z tych ludzi nie wie, kto się ma zgłosić do pracy, kto będzie miał dniówkę zapłaconą jako ten, który pracuje, kto będzie miał dniówkę postojową. W jaki sposób ci pracownicy będą dobierani,
Co to znaczy pozostawanie w dyspozycji pracodawcy? Na wtorek związkowcy zapowiadają manifestację w Katowicach. Ich zdaniem to władze kompanii odpowiadają za problemy spółki. Chcą, aby wicepremier Janusz Piechociński zrealizował swoją obietnicę i rozpoczął rozmowy z górnikami. Domagają się też zmiany zarządu kompanii. Jeśli te postulaty nie zostaną spełnione, 19 maja górnicy przyjadą do Warszawy. Oczekują na decyzję rządu i premiera Tuska. A ten od kilku tygodni mówi o tym, jak ważny dla naszej gospodarki jest węgiel. Dlaczego tak zależy nam na rehabilitacji węgla? Tylko nie wiemy, na czym ma polegać ta rehabilitacja. Na razie to wygląda, że ta rehabilitacja polega na wstrzymywaniu się od wydobycia i na powolnej degradacji spółek węglowych. Górnicy obawiają się, że wstrzymanie wydobycia może być początkiem likwidacji niektórych kopalń w kompanii węglowej. Blisko 380 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów w całym kraju rozpoczęło dziś egzamin gimnazjalny. Jego wyniki poznają w czerwcu. Powtórka egzaminu w celu poprawy wyniku nie jest możliwa. 3 lata nauki, później krótka prosta przygotowań do samego testu i w końcu egzamin. To jego wyniki zadecydują o możliwości wybrania dalszej drogi edukacji. Trudno się dziwić, że bez nerwów się nie obyło. Chyba rodzice. Mama w szczególności. Ja spokojnie do tego podszedłem raczej. Czyli do egzaminu z przedmiotów humanistycznych, mówi dyrektor gimnazjum imienia Jana Pawła II w Rzeszowie, siostra Anna Telus, prezentka. Pierwszy zakres obejmuje historię i wiedzę o społeczeństwie. Ten egzamin trwa 60 minut. Po przerwie następuje druga sesja egzaminacyjna, drugi zakres egzaminu z języka polskiego. Jest to już dłuższy egzamin, który trwa 90 minut. Jak oceniają uczniowie, egzamin do bardzo trudnych raczej się nie zaliczał. Na teście z języka polskiego gimnazjaliści mieli do rozwiązania 22 zadania. Najłatwiejsze chyba były teksty i pytania do tekstów. Pytania odnosiły się do tekstów. Były to m.in. mój zaułek, będący fragmentem reporterskiego zapisu z podróży Ryszarda Kapuścińskiego po Afryce, fragmenty esejów Życie wśród książek, czyli udręki bibliofila Juliana Barensa oraz bajka Ignacego Krasickiego Orzeł i Sowa. Trzeba było także napisać rozprawkę o pojęciu ciekawości. Trudniejszy okazał się test z historii. Chronologia, jak zwykle, myślę. Wydarzenia były bardzo blisko siebie i ułożyć chronologię było bardzo trudno. Trzeba te daty pamiętać, a tych dat było troszeczkę do zapamiętania, bo inne rzeczy były do pytania były do tekstu, także można było wywnioskować. Punktacja uzyskana na egzaminie jest brana pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Jest to całkowicie egzamin zewnętrzny. Nie sprawdzamy tych egzaminów. Egzaminy są sprawdzane. Wyniki są podawane przez komisję zewnętrzną i przysyłane tutaj do szkoły. Jutro gimnazjaliści będą zdawali egzamin z wiedzy matematycznej i przyrodniczej, a w piątek z języka obcego. Ruszył proces byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, któremu prokuratura zarzuca złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego. Nowak nie przyznał się do winy. Prokuratura zakwestionowała aż 5 oświadczeń majątkowych złożonych przez byłego ministra gabinetu Donalda Tuska. Nie wykazał w nich zegarka renomowanej firmy, którego wartość szacuje się na minimum 17 tysięcy złotych. Sławomir Nowak składał dziś przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście wyjaśnienia. Stwierdził, że do dziś nie jest pewny, czy takie rzeczy osobiste wpisuje się do oświadczeń. Dodał, że zegarek otrzymał w prezencie od żony i rodziców. Część winy zrzucił na swą współpracownicę, która pomagała mu w wypełnianiu oświadczeń. Zgodnie z prawem przedmioty o wartości większej niż 10 tysięcy złotych powinny zostać ujawnione w oświadczeniach majątkowych. Premier Donald Tusk powiedział dziś, że życzy Nowakowi powodzenia, gdyż bardzo ważne jest, aby został on oczyszczony z zarzutów. Nowak stracił nie tylko fotel ministra transportu, ale także funkcję przewodniczącego Pomorskiej Platformy Obywatelskiej. Za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych grozi mu do 3 lat więzienia. Rosja zaatakuje Ukrainę tak jak Gruzję, jeśli zagrożone będą jej interesy, grozi Siergiej Ławrow. Atak na Rosjan jest atakiem na Rosję, powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych. Ukraina oczekuje, że USA nie pozostawią jej samej w razie napaści ze strony Moskwy. Nad Ukrainą gromadzą się coraz ciemniejsze chmury. Szef rosyjskiej dyplomacji wprost mówi o możliwości rosyjskiej inwazji.
Gdyby nasze interesy, legalne interesy, interesy Rosji były bezpośrednio zagrożone, tak jak były zagrożone na przykład w Osetii Południowej, to zgodnie z prawem międzynarodowym nie widzę innego sposobu niż odpowiedzieć. Władze w Kijowie oczekują amerykańskiego wsparcia w razie ataku. My spodziewajmy się. Mamy nadzieję, że w razie agresji Rosji to wsparcie będzie bardziej konkretne. Mówi pierwszy wicepremier Ukrainy. Armia rosyjska przeprowadziła ćwiczenia wojskowe w graniczącym z Ukrainą regionie Rostowa. Cały nasz sprzęt jest nowy. Może on służyć do zniszczenia szybkich celów nad wodą i na ziemi, a także wszelkiego rodzaju statków. Rosyjskie MSZ oskarża Kijów i Waszyngton o wypaczanie genewskiego porozumienia i przymykanie oczu na prowokacje ze strony ukraińskich nacjonalistów. Moskwa domaga się natychmiastowego wycofania ukraińskich oddziałów ze wschodnich i południowych regionów kraju. Tymczasem to prorosyjscy separatyści od kilku dni okupują na wschodzie szereg gmachów państwowych i samorządowych. Sytuacja jest napięta, przyznają mieszkańcy Słowiańska. Od początku czujemy niepokój, napięcie jest bardzo duże. To w okolicach Słowiańska odnaleziono ciała dwóch mężczyzn noszące ślady tortur. Jednym z zamordowanych jest Włodymyr Rybak, radny miejski z Gorłówki z ramienia partii Batwiszczyna. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że w zabójstwo zaangażowani są żołnierze rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Ustalono, że 17 kwietnia 2014 roku Bezler, pseudonim Bies, postawił przed naczelnikiem samozwańczej milicji miasta Gorłówka zadanie zneutralizowania Rybaka, który próbował zawiesić flagę państwową Ukrainy nad budynkiem administracji miejskiej. Unia Europejska wzywa Rosję, by użyła swych wpływów do ustabilizowania sytuacji na wschodzie Ukrainy. Wzywamy wszystkie strony do poparcia postanowień z Genewy w sprawie Ukrainy, szczególnie Rosję, do wykorzystania swoich wpływów, aby zakończyć to, co dzieje się na wschodniej Ukrainie. W Doniecku separatyści nie chcą już rozmawiać o federalizacji. Zamierzają 11 maja przeprowadzić referendum. Pytanie w referendum będzie brzmiało, czy popierasz akt ustanawiający niepodległość Donieckiej Republiki Ludowej. Wybór będzie tak lub nie. Separatyści z Doniecka chcą się połączyć z innymi samozwańczymi republikami, Ługańską i Odeską. Tymczasem Rosja uderza nie tylko w Ukrainę, ale także w kraje jej sprzyjające. Jak informuje agencja ITAR-TAS, Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego planuje po 10 maja rozmowy z Polską o ewentualnym wprowadzeniu zakazu importu owoców i warzyw. Obecnie Moskwa wprowadziła już embargo na polską wieprzowinę. I tą informacją kończymy główne wydanie. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Wszystkich widzów telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maryja zapraszam na prognozę pogody. Noc w Europie ciepła. Termometry wskażą nawet około 15 stopni Celsjusza na Bałkanach. W Moskwie chłodniej i tam słupek rtęci spadnie poniżej zera. Jutro natomiast nad Rosją oraz we Włoszech słonecznie. Nad pozostałą częścią kontynentu dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura maksymalna wzrośnie nawet do 24 stopni w Rzymie i Marsylii. A już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w Polsce. Nadchodząca noc w naszym kraju ciepła, z temperaturą minimalną od 12-11 stopni Celsjusza w centrum, a także na Lubelszczyźnie do 9-7 na południu i północy. Jutro na przeważającym obszarze pogodnie i bez opadów. Będzie przeważać zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia burze oraz przelotny deszcz mogą wystąpić na południu Polski, a także zachodzie. Termometry w najcieplejszym okresie dnia wskażą od 15-16 stopni w północno-wschodniej części kraju do 20-21 na zachodzie i południu. Odczuwalny będzie dość silny północno-wschodni wiatr. Barometry w stolicy wskażą około 1023 hektopaskali i przewidziany jest niewielki spadek ciśnienia. I na koniec pozostała nam jeszcze prognoza pogody na piątek. Zapraszam.
piątek na przeważającym obszarze kraju pogodnie i bez opadów. Więcej chmur i burzowo w drugiej części dnia, głównie na południu Polski. Temperatura maksymalna wzrośnie od 16 stopni na Wybrzeżu i Podlasiu do 20 na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny ze wschodu. To już wszystkie informacje o pogodzie, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję i życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.